Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam dla Was zamówienie, które zrobiłam ostatnio w drogerii Pigment i powiem Wam, że jest to całkiem spore zamówienie, dlatego i z bardzo dużą ilością fajnych kosmetyków, dlatego bardzo chciałabym Wam je pokazać. Zapraszam do oglądania. Jak zawsze na samym początku zachęcam Was do tego, żebyście subskrybowali mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I pamiętajcie, że dzięki klikaniu dzwoneczek będziecie otrzymywali powiadomienia o nowych odcinkach. Moi drodzy, tak jak wspomniałam, zrobiłam zamówienie w drogerii Pigment. Wszystko kupiłam samodzielnie, także chciałam Wam pokazać te kosmetyki, ale mam dla Was przy okazji kilka fajnych zniżek, kilka fajnych promocji. I wszystkie te produkty, które Wam pokażę tutaj, macie podlinkowane na dole pod filmem, także zobaczcie. Wpadnijcie i sobie popatrzcie, co ciekawego tam, jakie ciekawe promocje dla Was są oraz możecie w każdej chwili, jeżeli Was zainteresuje jakiś produkt, bezpośrednio zrobić sobie odnośnik do drogerii Pigment. Moi drodzy, ja nie będę Wam bardzo przedłużać, tylko po prostu przejdźmy od razu do konkretów. Co ja tutaj takiego zamówiłam? Jak widzicie, ja dopiero otworzyłam tak naprawdę to zamówienie i jeszcze nawet nie miałam szansy sprawdzenia, czy nic się nie wydało, czy jest wszystko to, co zamówiłam. Telefon naszykowany, że mogę Wam powiedzieć, ile co kosztuje, bo nie brałam ze sobą po prostu, nie brałam po prostu paragonu takiego papierowego, chociaż patrząc po ilości, wszystko jest pięknie zapakowane, ale patrząc po ilości zużytego tutaj papieru na to, to trochę drzew się wycięło, ale pamiętajmy, że też wiele papierów jest robionych z recyklingu, także całkiem spoko. Dobra, przejdźmy już, słuchajcie, do konkretów i co my tu mamy. Mamy, moi drodzy, te plastry, które ja już nieraz miałam. To są te plasterki Cosr X. To są plastry, które może nie zapobiegają, ale zmniejszają nasze jakieś niedoskonałości, które pojawią się na twarzy. Są one w różnych rozmiarach, za co je bardzo lubię. W sumie mogę nawet Wam otworzyć. Już je naprawdę zamawiałam chyba dwukrotnie. I zużyłam wszystkie co do jednej sztuki. One przez noc, bo my je naklejemy na noc i one sobie tam pracują. One są fajnie zamknięte właśnie na tego zipa. I tutaj mamy taki plasterek, taką karteczkę z różnej wielkości, jak widzicie, plasterkami. Naprawdę powiem Wam, że to jest świetna sprawa. Cudownie wysuszają, nie tworzą strupa, tylko tak jakby wchłania się nam ta niedoskonałość. Czasami to, co musi wyjść, to po prostu jest tak jakby wyciągane na zewnątrz. Także naprawdę bardzo fajna sprawa. I te plasterki Cosr X kosztują 18,99 zł, także bardzo Wam je serdecznie polecam. Kolejna rzecz, moi drodzy, to jest... O! Jakieś prezenty! Wow! Ale fajnie, spójrzcie, jak to wygląda. Dostałam, masę prezentów. To jest po pierwsze, słuchajcie, naturalne mydło w płynie wanilia z cynamon z Job. Dodatkowo BioLaven krem do twarzy na noc. Kolejna próbka to jest Vegan Musli Balsam do ciała, owiec pszenica, mleczko ryżowe z Bielendy, wersja odżywcza. Wow, z mokosza, słuchajcie, nawilżający balsam do twarzy i ciała, zielona kawa z tabaką. No fantastyczne, powiem Wam, jeszcze coś tu mam. Łyżeczkę? A do czego łyżeczka, to pojęcia bladego nie mam. O, ale mam jej paragon. A ja nawet dostałam paragon. O, to widzicie, to będzie mi nawet łatwiej niż na telefonie. No i dostałam masę cukierków, jak również są tutaj, słuchajcie, moje kadzidełka, które sobie zamówiłam. Zamawiałam je trochę w ciemno, więc nie do końca wiem, jak one pachną. To jest satwa. I to jest słodki migdał. To są naturalne indyjskie kadzidła wytwarzane ręcznie z miłości. I te kadzidełka, słuchajcie, moi drodzy, kosztowały 12,50 zł. I tutaj mamy 15 sztuk. Znaczy w sensie 15 patyczków. Nadal nie czuję, jak one pachną. Pachną bardzo delikatnie, ale pachną naprawdę ładnie. Jak takie kadzidełko zapalimy, to myślę, że będzie się piękny zapach unosił. Wyglądam jak, wiecie, bym miała wąsa. Ale naprawdę bardzo fajne, bardzo długie kadzidełka, także fajnie. Miały wiele różnych zapachów. Ja nawet miałam naszykowane już w koszyku dwa do kupienia, ale stwierdziłam, że nie wiem, jak one się będą palić, ponieważ mam je pierwszy raz. Dlatego nie będę zamawiała dwóch. Jak mi się spodobają, to po prostu zamówię drugie opakowanie. Kolejna paczuszka, trochę cięższa i większa.
To jest, moi drodzy, to są jakieś dwa produkty. Jedna to jest pewnie moja pianka do twarzy, owszem. Tak, pierwszy produkt to jest Nature Queen oczyszczająca pianka do mycia twarzy, jaśmin i wąkrotka azjatycka. Wąkrotka azjatycka, słuchajcie, jest świetnym produktem na niedoskonałości, więc jeżeli macie jakieś niedoskonałości, to bardzo polecam Wam produkty z wąkrotką azjatycką. W ogóle wiecie, ja kocham pianki do twarzy. Nature Queen też bardzo lubię, więc to jest jedna z moich ulubionych marek. A jeżeli chodzi o, o to, co tutaj mamy w składzie, słuchajcie, to jest ekstrakt z ogórka, ekstrakt z habrabowatka, ekstrakt z kiełków pszenicy, ekstrakt z mydlenicy lekarskiej, ekstrakt z wąkrotki azjatyckiej, z jaśminu, witamina B5, alantoina, kwas mlekowy. I to jest pianka oczyszczająca, która łagodzi podrażnienia oraz intensywnie nawilża, przeznaczona do skóry normalnej, wrażliwej, wymagająca szczególnej pielęgnacji. Mam tutaj 175 ml, a sama pianka kosztowała 22,99. Uwielbiam, akurat mi się pokończyły. Ma pianka, jak wiecie, ma ten fajny dozornik. Bardzo lubię pianki, ponieważ są delikatne, nie podrażniają naszej cery, a bardzo fajnie się ich używa. Druga rzecz natomiast to jest Recipo, posłuchajcie. 100% wegański produkt i jest to regulująca tonik mgiełka, tak naprawdę nazywa się Mr. Balance. I to jest, słuchajcie, odświeżająca, normalizująca moc składników aktywnych dla przywrócenia równowagi Twojej skóry. Trzy wody roślinne z werbeny, konopi i czarnej porzeczki działają kojąco oraz antyoksydacyjnie. Niacynamid reguluje sebum, a bioferment z owsa wpływa korzystnie na mikrobiom skóry. 98,6% składników pochodzenia naturalnego. Mamy tutaj taki, wiecie, tonik mgiełka z atomizerem. Ten produkt, słuchajcie, kosztował 30 zł i 3 grosze, bo akurat był w promocji, ale tu mamy słoiczek taki szklany, bardzo fajna też rzecz, czytałam o nim bardzo wiele pozytywnych opinii. Lecimy dalej do kolejnej paczuszki. Jeżeli chodzi o kolejną zawartość, to jest produkt, który kupiłam dla mojego męża i jest to, słuchajcie, mydlarnia 4 szpaki. I to są konopie, i to jest eukaliptus shavia, a dokładnie to jest klasyczne mydło savon noir o gęstej żelowej konsystencji, wzmogacone dodatkiem z oleju konopnego. Tak wygląda, słuchajcie. Nie będę mu otwierać, ponieważ ma chwili obecnie używa innego produktu, więc to on pewnie jeszcze chwilkę poleży. Termin przydatności mamy tutaj nawet napisane, słuchajcie, długopisem, że to jest 14 maja 2022 rok. Także wszystko wiemy, kiedy należy złożyć te kosmetyki. To ma formę takiej gęstej galarety, jak widzicie. A to kosztowało, bo to było całkiem drogie i kosztowało, słuchajcie, 49 zł. Także to jest dość droższe, ale to jest po prostu... ma rewelacyjny, słuchajcie, skład. Tak jak wiecie, mój mąż ma problemy ze skórą, ma atopowe zapalenie skóry i ważne dla niego jest to, żeby jego skóra była... On nie używał chemicznych produktów, tylko wszystko powinno być naturalne i mocno nawilżające. No i tutaj mamy w składzie zmydloną oliwę z oliwek extra virgin, olej konopny, olej eteryczny eukaliptusowy, olej eteryczny rozmarynowy, olej eteryczny z szałwii hiszpańskiej. Także naprawdę to jest bardzo i tyle tak naprawdę, więc to mamy praktycznie 100% naturalny kosmetyk, troszeczkę droższy, a jeżeli nam zależy, ale w słoiczku, więc jeżeli nam zależy na dobrym produkcie, jeżeli chcemy mieć naprawdę pewne, że używamy czegoś porządnego, no to serdecznie Wam polecam przetestować sobie też te produkty z mydlarni 4 szpaki. I tak naprawdę, przedostatnia paka. Też już otwieram, też są dwa produkty. Co tu jest? To jest, słuchajcie, po pierwsze z linii zamówiłam sobie tonik żelowy do cery wrażliwej naczynkowej. Ja co prawda nie mam cery wrażliwej, ale ta wersja bardziej mi odpowiadała, jeżeli chodzi o działanie. I tutaj mamy kwas hialuronowy, pantenol, witaminę PP. I generalnie, słuchajcie, to jest, moi drodzy, tonik z kwasem laktobionowym, przeznaczony jest szczególnie dla osób z cerą wrażliwą, naczyniową oraz suchą i trądzikową, czyli cera trądzikowa, moja cera, często się pojawiają niedoskonałości, dlatego ważne jest dla mnie, żeby właśnie też były takie produkty. Zawiera on niacynamid, czyli to, co świetnie, nie wam tyle razy podkreślałam, co świetnie wpływa na jakość naszej cery. W przypadku cery naczyniowej zmniejsza widoczność naczynek, wyrównuje kolory, dodaje skórze witalność oraz delikatnie złuszcza. Dodatkowo działa lekko ściągająco oraz antyseptycznie. Odświeża, łagodzi podrażnienie oraz przywraca skórze odpowiedni odczyn pH, jednocześnie oczyszczając ją i tonizując. Także bardzo fajny tonik. Mamy tutaj 150 ml i kosztował on 45,90, czyli to też jest
droższy produkt. Jak wiecie, troszeczkę, znaczy jak widzicie, troszeczkę droższych rzeczy pokupowałam tym razem. I następna rzecz to jest Bielenda, intensywnie zmiękczający krem maska do stóp z ekstraktem z lawendy, masą shea, olejkiem z drzewa herbacianego. Tak wygląda ten kremik. Po prostu chciałam coś na bieżąco, bo właśnie mi się skończyło. I ten produkt kosztował, słuchajcie, 11,69, także bardzo malutko, ładnie pachnie. No, całkiem przyjemny zapach. Mam nadzieję, że troszeczkę też jeszcze nawilży i zmiękczy tą moją nieszczęsną skórę. No i ostatni produkt, słuchajcie, to są... To jest za 31 chyba złotych. Ale przyznam szczerze, nie wiem co to. Nie mogę się wykopać? O, udało mi się. Dobra. To jest, słuchajcie, maska do włosów. Planeta Organika, maska do włosów złota ajurwedyjska, gęstość i wzrost. Złota ajurwedyjska maska do włosów stworzona na bazie indyjskich ziół, olej drzewny, olej z drzewa sandałowego, wąkrotka azjatycka, jagody acai. Maska ma działanie intensywnie nawilżające, odżywcze i regenerujące, wzmacnia cebulki włosowe i stymuluje wzrost włosów, odnawia strukturę osłabionych i kruchych włosów. Sposób: nanieść maskę na umyte mokre włosy, rozprowadzić na całej długości, pozostawić na 5-10 minut, zmyć zimną. Nie, następnie zmyć wodą, źle przeczytałam. Tak, słuchajcie, wygląda ta maska. Tak jak mówię, kosztowała 31 zł i 3 grosze, a za całe zamówienie zapłaciłam 222 zł i 20 groszy. Niestety nie udało mi się tam dogryźć tych 2 groszy gdzie w jakiś sposób. Bardzo ładnie pachnie, powiem Wam. Naprawdę bardzo przyjemny zapach. Taki dość kojarzy mi się też z tymi kadzidełkami. Taki właśnie kadzidłowy zapach, bardzo, bardzo przyjemny. Tak wygląda maska do włosów. No i dobra, słuchajcie. Tak naprawdę to by było tyle. Jak widzicie, to są naprawdę świetne produkty. Wiele z nich jest już mega osłabionych, także zachęcam Was, że jeżeli jesteście ciekawi i sami chcielibyście sobie coś takiego, coś z tego zamówić, to klikajcie w linki pod spodem. Tak samo zerknijcie sobie proszę na te promocje, które tam macie też wypisane. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału i widzimy się w kolejnym odcinku.